Jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów w relacjach są popełniane przez nas błędy, uważane za bariery w komunikacji interpersonalnej. Jest ich oczywiście dość sporo, jednak dzisiaj chciałbym się przyjrzeć pewnemu szczególnemu rodzajowi błędu, który z jednej strony ciągnie za sobą dość katastrofalne skutki, a z drugiej strony jest w większości wypadków zupełnie nieświadomy. Ale zacznijmy od przykładów. A zatem czy zdarzyło ci się kiedyś rozmawiać z kimś, kto już w połowie, a czasem na początku zdania, które wypowiedziałeś czy wypowiedziałaś, przerwał ci i sam dopowiedział to, co uznał, że chciałeś powiedzieć? To sytuacja, w której zaczynasz o czymś mówić, a twój rozmówca z niecierpliwością ci przerywa, bo przecież jego zdaniem od razu wie, co chcesz powiedzieć. I uznaje, że czekanie, aż dokończysz swoją wypowiedź, jest stratą czasu. Oczywiście często się myli, bo tak naprawdę, nie wysłuchawszy do końca tego, co masz do powiedzenia, sam rozstrzyga twój osąd i zaczyna wyrażać myśl jakby w twoim imieniu, co bardzo często ma niewiele wspólnego z tym, co tak naprawdę zamierzałeś czy zamierzałaś powiedzieć. Jednak ludzie robią tak bardzo często, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, jak duży błąd komunikacyjny w ten sposób popełniają. A dzieje się tak, ponieważ w trakcie, kiedy wypowiadasz to, co masz do powiedzenia, słuchają wyłącznie początku twojej wypowiedzi, po czym ich uwaga, miast być skupiona na tym, co mówisz, zaczyna się ogniskować albo wokół ich własnych myśli, albo też zaczyna być skupiona wokół tego, co zamierzają ci odpowiedzieć. I w ten sposób nigdy nie poznają prawdziwego sedna wypowiadanej myśli, bo od jakiegoś czasu są już skupieni wyłącznie na tym, co się dzieje w ich własnej głowie. To podobny mechanizm, który możesz dostrzec często wśród internetowych komentarzy pod jakąś wypowiedzią, a najczęściej pod jakimś prasowym artykułem. Zwróć uwagę, jak wielu komentatorów komentuje znajdujący się powyżej artykuł i jednocześnie z ich komentarza wynika, że w ogóle go nie czytali. Wnoszą swoją wiedzę albo jedynie widząc zdjęcie, albo też zapoznając się wyłącznie z tytułem. I co najwyżej kilkoma śródtytułami. Nawiasem mówiąc, to zjawisko zostało gruntownie przebadane w słynnym amerykańskim programie A-Track Project, którego pierwsza edycja w 1990 roku poświęcona była sprawdzeniu tego, w jaki sposób czytamy gazety, a druga edycja w 2000 roku dotyczyła tego, w jaki sposób czytamy treści zamieszczone w internecie. Na podstawie tych badań ustalono tak zwaną trasę czytania, z której wynika, że jedynie co piąty czytelnik danego artykułu dochodzi do lektury samego tekstu. 4 na 5 poprzestaje na obejrzeniu zdjęcia, podpisu pod zdjęciem, lidu i śródtytułów i w ten sposób otrzymujemy zatrważające zjawisko. Ktoś komentuje artykuł, z którego treścią nie chciało mu się nawet zapoznać, ale uznał, że obejrzenie ilustrującego ten artykuł obrazka i przeczytanie tytułu jest wystarczające, by się o tym artykule autorytarnie wypowiadać. Irytująca cecha, prawda? I dokładnie taki sam mechanizm działa w przypadku dopowiadania. Ktoś słyszy pierwsze kilka słów i nabiera przeświadczenia, że wie, co będzie dalej. Skoro zaś wie, co będzie dalej, to szkoda mu czasu na słuchanie do końca, więc przerywa, uznając, że jego wersja zakończenia jest dokładnie taka sama jak tego, który to zdanie rozpoczął. W ten sposób ludzie rozmawiają ze sobą i jednocześnie siebie nawzajem nie słyszą. Mówią do siebie i z takich rozmów niewiele wynika, bo tak naprawdę zamiast dialogu mamy do czynienia z dwoma monologami. To tak, jakby dwie osoby wyszły na torowisko i zaczęły do siebie jednocześnie krzyczeć w jazgocie przejeżdżających pociągów. I owszem, możemy to nazwać rozmową, bo w końcu zwracali się do siebie. Ale czy aby na pewno taka rozmowa miałaby jakikolwiek sens? Kiedy prowadziłem szkolenia dla firm z zakresu komunikacji interpersonalnej, potrafiłem dobrze zdefiniować to zjawisko i wskazać odpowiednie rozwiązanie takiego problemu. Jednak dopóki nie zacząłem pracować bezpośrednio z ludźmi, a w szczególności, kiedy były to skonfliktowane ze sobą pary,
Czy też praca dotyczyła konfliktu w dowolnej relacji, jak rodzic z dziecko, czy pracownik-szef? Zobaczyłem, jak powszechne i niebezpieczne jest to zjawisko. Żeby to pokazać, zróbmy teraz pewien eksperyment. Przypomnij sobie jakąś swoją ostatnią sprzeczkę, czy też niezbyt miłą wymianę zdań z dowolną bliską ci osobą, czy też kimś z twojej pracy. A teraz wyobraź sobie, że w trakcie tej wymiany zdań jestem tam z wami i proszę o wykonanie pewnego ćwiczenia. Przekazuję wam oto małą gumową piłeczkę z następującą instrukcją. Od tej pory umawiamy się, że mówi wyłącznie ta osoba, która trzyma w ręku tę piłeczkę. Ma prawo mówić tak długo i wyczerpująco, póki jest w posiadaniu piłki i dopóki to ma miejsce, druga strona wyłącznie słucha i nie wolno jej tej osobie przerwać. Kiedy skończy swoją wypowiedź i uzna, że temat na tę chwilę został wyczerpany, przekazuje piłkę drugiej osobie. Teraz role się odwracają i mówi wyłącznie ta druga osoba, ta, która otrzymała piłkę i ma prawo do tak długiej wypowiedzi, jaką uzna za właściwą, a w tym czasie nie wolno jej przerwać. Kiedy skończy, przekazuje z powrotem piłeczkę, udzielając w ten sposób głosu tej pierwszej osobie. Jak myślisz, kiedy przypomnisz sobie swoją ostatnią kłótnię z kimkolwiek, czy łatwo by wam było się dostosować do tych reguł? Otóż moje doświadczenie w pracy z ludźmi mówi, że to jedna z trudniejszych sztuk. I dopiero kiedy ją próbujemy ćwiczyć, staje się widoczne, jak często mamy ochotę przerwać wypowiedź drugiej strony i jak często jesteśmy skłonni do dopowiadania za nią tego, co myślimy, że ma do powiedzenia. Nawiasem mówiąc, polecam zastosowanie metody z piłeczką lub dowolnym innym neutralnym przedmiotem, czyli na przykład raczej odradzam tutaj wykorzystanie w roli piłeczki broni palnej, bo jest to jeden z pierwszych kroków niezbędnych nie tylko do tego, żeby nauczyć się ze sobą rozmawiać, ale też do tego, żeby zacząć rozwiązywać dowolny relacyjny konflikt. Zastosowanie eksperymentu z piłeczką wskazuje nie tylko, jak zaskakująco często przerywamy i dopowiadamy, ale co najbardziej znaczące, że kompletnie nie jesteśmy świadomi tego, że to robimy. Tak bardzo się przyzwyczailiśmy do tego typu komunikacji, że stała się ona normą. Zobaczcie, nauczyciele przerywają uczniom w szkołach. Menadżerowie swoim pracownikom, żony mężom i mężowie żonom, rodzice dzieciom i dzieci rodzicom, a także politycy w telewizyjnym studiu dziennikarzom i ci sami dziennikarze tym samym politykom. Wszyscy przerywają wszystkim i uznają to za coś całkowicie normalnego. Nie, nie jest to normalne. To zasadniczy błąd komunikacyjny, którego skutki bywają destrukcyjne dla większości relacji. I na te negatywne efekty nie trzeba wcale czekać wielu lat. Żeby zobaczyć, w jaki sposób działa ten mechanizm, musimy mu się przez chwilę przyjrzeć bliżej, ale z perspektywy nie tego, który przerywa i dopowiada, ale z drugiej strony. Wejdźmy zatem na chwilę do głowy osoby, której wypowiedź jest przerywana i za którą dopowiada się dalszy jej ciąg. Otóż z jej punktu widzenia to zjawisko jest przede wszystkim związane z brakiem szacunku. Zwróćmy uwagę na hierarchizację w dowolnej społecznej grupie. Po czym poznajemy kogoś, kto się w danej grupie cieszy największym poważaniem i szacunkiem? Ano po tym, że pozostali członkowie tej grupy takiej osobie nigdy nie przerywają. Oznacza to więc, że skoro nie przerywa się temu, kogo się szanuje, to siłą rzeczy przerywanie zarezerwowane jest dla tego, kogo się nie szanuje. A zatem im częściej się przerywa, tym niestety szacunek musi być mniejszy. Dokładnie to samo wnioskowanie zachodzi w głowie osoby, której wypowiedź się przerywa. W ten sposób jej poczucie własnej wartości otrzymuje silny cios, a im tych ciosów więcej, tym trudniej się podnieść, prawda? Drugim elementem tego mechanizmu jest konstruowanie przekonania, zgodnie z którym przerywana i dopowiadana wypowiedź jest uznawana za mało wartościową i nie posiadającą najmniejszych elementów zaskoczenia. A zatem przerywając komuś, jednocześnie wysyłamy do niego sygnał, że nie cenimy tego, co ma do powiedzenia i uznajemy, że nie jest w stanie nas niczym zaskoczyć. To kolejny stopień deprecjacji zbieżny z sytuacją, w której ktoś komuś przerywa, zaczynając od słów:
Co ty możesz o tym wiedzieć? Przecież ty o tym nie masz zielonego pojęcia. Jeśli wypowiedź dotyczy konkretnej dziedziny wiedzy, to w ten sposób wiedza na temat tej dziedziny, kogoś, komu się przerywa, zostaje poddana pod wątpliwość. To oczywiście kolejny cios dla samooceny. A co jeśli wypowiedź nie dotyczy konkretnej wiedzy, ale dajmy na to czyichś uczuć? Ktoś na przykład opowiada o tym, co czuje w związku z jakąś zaistniałą sytuacją, czy czyimś zachowaniem. I ten wachlarz uczuć nagle zostaje zakwestionowany poprzez dopowiadanie w stylu: tak, tak, ja wiem, co chcesz powiedzieć. I tak nic nowego nie powiesz. I nie chodzi o to, czy ktoś wypowie dokładnie powyższe zdanie, ale wyłącznie o to, że taki przekaz odbierze druga strona. I bęc, kolejny cios w poczucie własnej wartości, a przy okazji rykoszetem obrywa wiara we własne siły i pewność siebie. To jednak nie koniec tych druzgocących efektów dopowiadania. Z perspektywy osoby, której się przerywa, jej wypowiedź i dopowiada to, co czyimś zdaniem miała na myśli, ten, kto tak robi, po prostu zdradza swoją kiepską umiejętność kontroli własnego ego lub jej całkowity brak. Próbowaliście kiedyś odbyć pogawędkę z kimś, kto cały czas wypowiadał się wyłącznie z perspektywy własnego ja? Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, zawsze zaczyna zdanie od słowa ja. A jeśli temat odbiega od zainteresowania jego ja, to zawsze tak sprytnie obróci przedmiot rozmowy, by znowu wszystko, co się w niej mówi, dotyczyło wyłącznie jego. Co wówczas myślimy o kimś takim? Ano to, że z pewnością nie korzysta z windy i innych małych pomieszczeń, bo nie jest w stanie się do nich zmieścić wraz ze swoim ego. Ten sam mechanizm percepcji odkrywa osoba w rozmowie w sytuacji, w której ktoś za nią dokańcza to, co ona chciała powiedzieć. I jaki jest tego efekt? Otóż relacja budowana na takiej właśnie komunikacji prędzej czy później się rozpadnie. I to niezależnie od tego, jakie spoiwo łączy te relacje. Więzy rodzinne, małżeńskie, przyjaźń czy umowa o pracę. Co zatem zrobić, żeby oduczyć się takiego prowadzenia rozmowy? Pamiętasz ćwiczenie z gumową piłeczką? Potraktuj je za każdym razem w taki sposób, jakby mogło ci służyć nie tylko w zaognionych rozmowach, ale też w ogóle rozmawiając z kimkolwiek. I zobacz, jak działa w każdej rozmowie, a gwarantuję, że będzie to ciekawe doświadczenie i jednocześnie znakomity sposób na pozbycie się tak irytującego i deprecjonującego drugą stronę nawyku przerywania i dopowiadania. Pozdrawiam.